Buonasera a tutti, vogliamo salutarvi all'inizio di questa nostra preghiera di Rosario. Davamo nam się, kiedy przygotowaliśmy ten wieczór, że to będzie zwykły, normalny wieczór modlitewny. Quando stavamo per preparare questa serata, ci sembrava che sarebbe stata una serata normale, una serata normale di preghiera. Ale modlitwa z Panem, modlitwa z Jego Matką nigdy nie jest sztampowa i codzienna. Però la preghiera con Gesù e con la sua madre non è mai normale, non è mai una cosa quotidiana. Dotyka nas, czy przenika nas w momentach dla nas ważnych, łatwych i trudnych. Ci tocca nei momenti importanti, difficili. Dzisiaj dzień pogrzebu księdza Józefa, naszego przyjaciela, kapłana Gloriozy. Oggi abbiamo salutato il nostro sacerdote di Gloriosa che è morto qualche giorno fa. To ważny dla nas moment, ważny dzień, bo on kończy ten czas kilku dni naszej szczególnej modlitwy za księdza Józefa. E questa giornata è anche molto importante perché oggi finiamo questi giorni, questo periodo della preghiera per lui. Możemy o nim powiedzieć dzisiaj, oprócz tego, że był kapłanem Gloriozy, że był też kapłanem Maryjnym. Oltre, tranne dire che è stato il sacerdote del nostro movimento, possiamo anche chiamarlo il sacerdote Mariano. Dzisiaj też szczególny dzień dla Kościoła w Polsce, dla Kościoła Powszechnego. Oggi è anche la giornata speciale per la Chiesa Cattolica. 16 dzień października.
perché è il sedicesimo giorno del 40° rocznica wyboru na trzeciego tego miana Pawła II dell'ottobre. Anche oggi festeggiamo l'anniversario della scelta di Giovanni Paolo II per Papa. Totus tuus, mówił Jan Paweł II zawsze, krzyczał, wołał, totus tuus, cały twój. Che sempre diceva totus tuus, sono tutto tuo. Totus tuus, Maria, cały twój Mario. Totus tuus, Maria, sono tutto tuo, Maria. A więc rozpoczynajmy naszą wspólną modlitwę. Allora iniziamo la nostra preghiera comunitaria. Tajemnicami bolesnymi będziemy się modlić. Vogliamo contemplare i misteri dolorosi. To szczególnie ważne, ważna przestrzeń, tajemnice bolesne dzisiaj. Questi misteri dolorosi è una parte molto importante, soprattutto oggi. Chcemy uczestniczyć w cierpieniu naszego Pana, Jego Matki. Perché vogliamo far parte della sofferenza del nostro Signore, della Sua Madre. Chcemy sobie uświadomić ten nasz niezwykle ważny element tożsamości w Gloriosie, czyli sofferenza, czyli cierpienie. Vogliamo di nuovo capire, accorgersi di questa della importanza della sofferenza nel nostro movimento. Ale też chcemy uczestniczyć w cierpieniu tych wszystkich, którzy przeżywają wielki ból po stracie księdza Giuseppe, naszego przyjaciela. Ma anche vogliamo sostenere e far parte della sofferenza di tutti quelli che soffrono dopo la morte di Don Giuseppe. Dlatego łączymy się duchowo z naszą wspólnotą na Białorusi, idzie. Quindi vogliamo adesso unirsi con la nostra comunità in Bielorussia, soprattutto con loro. Ale też wszystkimi wspólnotami, które dzisiaj łączą się z nami, czy z Italii, czy z Polski, czy z Litwy. Ma anche con tutte le comunità che ci seguono dall'Italia, dalla Lituania e da tutta Polonia. Zaczynamy. Iniziamo. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu na mnie. Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wiek. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i martwych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga in tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, dei secoli, Amen. Tajemnica pierwsza, modlitwa w Ojcu. Pamiętajmy też o tym, że przy każdej tajemnicy możemy wysyłać przez internet, na Facebooku, również nasze intencje. Allora, la prima... Sì, dopo ogni mistero possiamo scrivere le nostre intenzioni su Facebook nei commenti. Adesso vogliamo contemplare la preghiera e l'agonia nell'orto degli ulivi. Vogliamo scrivere le intenzioni po polsku, po włosku, po rosyjsku, tak jak chcemy. E potete scrivere le vostre intenzioni nelle vostre lingue.
A więc kochani, dotykamy tajemnicy pierwszej, tajemnicy obecności Jezusa w Ojcu. Allora, in questo mistero contempliamo la presenza di Gesù nell'orto di Getsemani. Jesteśmy zaskoczeni tym wielkim strachem, bólem Zbawiciela. E Gesù sta vivendo la grande paura in quel momento. W tym momencie ujawnia się jego ludzka natura. E in quel momento anche ci mostra, ci fa vedere la sua parte umana. Ale pojawia się też wielkie zaufanie do Ojca. Ma anche ci fa vedere la grande fiducia verso Dio. Kiedy Jezus mówi, lecz nie Twoja, lecz nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jeśli chcesz, wypiję ten kielich. Quando Gesù dice, sia fatta la tua volontà, non mia. Cierpienie jest w jakimś sensie wpisane w nasze życie. La sofferenza è sempre presente nella nostra vita. Cierpienie, lęk, niepewność. La sofferenza, la paura, l'angoscia. Dlatego Pan wzywa nas do zaufania. E per questo il Signore ci chiama per essere sempre pieni della fiducia verso Lui. I mówi nam tak, jeśli cierpisz. E ci dice, quando stai soffrendo. Pamiętaj, że to cierpienie ma głęboki sens. Ricordati che questa sofferenza ha un senso profondo. Bo dzięki cierpieniu będziesz widzieć dalej i rozumieć głębiej. Perché grazie alla sofferenza vedrai di più e vedrai più profondamente la tua vita. Jezus w tej części różańca zaprasza nas, żebyśmy powierzyli wszystkie nasze lęki i wszystkie ciemności umysłu, abyśmy weszli w tę modlitwę z takim wielkim zaufaniem. Również prosi nas... Gesù in questa parte del rosario vuole che ci affidiamo tutte le nostre paure, angosce, e ci invita. Zaprasza nas, abyśmy weszli w tą ciemność razem z Nim. Di entrare in questo buio con Lui. Ponieważ On jednocześnie nas zapewnia, że nigdy nas w tej ciemności nie opuści. Perché nello stesso momento Lui ci assicura che non ci lascerà mai in questo buio. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Przechodzimy do drugiej tajemnicy cierpienia Jezusa, biczowania. Tej tajemnicy, którą doskonale znamy, bo się z nią łączymy przynajmniej dwa razy w tygodniu. Doświadczamy bólu i cierpienia tych wszystkich, którzy są wystawiani na publiczne zneważanie, publiczne biczowanie, zwłaszcza w ewangelizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o cierpienia chrześcijan, naszych braci i sióstr. Jezus w pewnym momencie powiedział Piłatowi, dlaczego mnie bijesz? I wielu z nas zadaje to pytanie, być może w duchu wszystkim swoim przeciwnikom, dlaczego mnie bijesz? Ale w momencie biczowania Pan nie mówi nic. Pan nie mówi nic, ponieważ jest to dla Niego ważny moment. Allora, nel secondo mistero vogliamo contemplare la flagellazione di Gesù. E due volte alla settimana contempliamo questo mistero. È un mistero in cui vediamo Gesù che sta soffrendo molto e vogliamo soprattutto affidare tutti quelli che durante l'evangelizzazione stanno soffrendo, sono feriti soprattutto al pubblico. E possiamo anche osservare che Gesù, che quando Gesù chiede perché mi dai queste ferite? A więc stańmy w tej tajemnicy również przed Panem. E anche durante questo mistero vogliamo stare davanti a Gesù. Bądźmy przekonani. E siamo sicuri. Że to biczowanie, które także czasami dotyczy każdego z nas. Che questa flagellazione che a volte anche che noi anche viviamo nella nostra vita. Tam gdzie żyjemy, tam gdzie pracujemy, tam gdzie jesteśmy. Dove viviamo, dove lavoriamo. Jest czymś naturalnym, normalnym. Quindi questa sofferenza è a volte una cosa naturale, normale. Zwłaszcza w ewangelizacji. Soprattutto nell'evangelizzazione. W tej tajemnicy również Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy oddali Jemu wszystkie nasze cierpienia fizyczne. In questo mistero Gesù anche ci invita di dargli tutte le nostre sofferenze, soprattutto fisiche.
I moglibyśmy powiedzieć, że nasze ciało zostało stworzone do piękna, do przyjemności. E possiamo dire che il nostro corpo è stato creato per le cose buone, per le cose che ci piacciono. To dzisiaj nasze ciało również prosi nas o to, że chciałoby pomóc nam się zbawić. Ma questa sera il nostro corpo ci dice che vuole anche essere salvati, essere con noi. A więc ofiarujmy dzisiaj w tej intencji Bogu wszystkie nasze doświadczenia trudu związane z naszą fizycznością. Quindi in questo mistero possiamo affidare a Gesù tutte le nostre sofferenze che riguardano il fisico. A więc nasze choroby, cierpienia, posty, trudy w naszym życiu. Tutte le nostre malattie, sofferenze, difficoltà nella nostra vita. Czy mamy jakieś intencje? Tak. Joanna za duszę świętej pamięci Roberta. Tatiana o dar nieba dla księdza Józefa. Marzanna, Panie, Ty wiesz, mateczko, wstawiaj się za nami. Małgorzata, za świętej pamięci Ryszarda. Dorota, o chwałę nieba dla księdza Józefa. Abbiamo anche in italiano l'intenzione. Perdon Cesare ricoverato, mamma celeste abbraccia questi fratelli. Per il cuore di mamma Emanuela che non si senta sola. Madre santa, unisci tutta gloriosa in un cuore solo. Per Antonio, per tutte le comunità di gloriosa Trinità, Spirito Santo scendi sulla Polonia, Lituania, Bielorussia a guarire da questo virus che è devastata dal dolore e paura. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dać Ci oggi nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, cierpi ukoronowanie Pana Jezusa. Nel terzo mistero vogliamo contemplare la coronazione di spine di Gesù. To już trzeci kadr z tej części wrzańca. Adesso stiamo vivendo il terzo, la terza parte di questo rosario. Tym razem pojawia się korona. Adesso stiamo vedendo la corona. To jest korona, dzięki której Jezus przejdzie całkowicie w historii. Una corona grazie a quale Gesù sarà per sempre una persona storica. Ta korona pokazuje całkowicie Jego ofiarę. Perché questa corona ci fa vedere la sua offerta per noi. To korona zanegowania całkowicie siebie samego. È una corona che sta negando totalmente tutto se stesso. To korona uniżenia. È una corona di inginocchiarsi. Tak, tego uniżenia, że już nic nie pozostaje. Di stare, essere così piccolo che non rimane niente di più. A więc w tej tajemnicy uczymy się od Pana ogromnej pokory. Quindi in questa parte, in questo mistero vogliamo imparare da Gesù umiltà. A jak się uczymy? Ma come possiamo impararla? Uczymy się właśnie głowę taką właśnie koronę. Allora impariamo mettendo sulla nostra testa questa corona. Która boli, bo nie jesteśmy na pierwszym miejscu. Che ci fa male perché non siamo i più importanti. Która boli, bo nie liczy się nasze zdanie. Che ci fa male perché il nostro parere non è il più importante. Ale boląc. Ma quando soffriamo, quando ci fa male. Powyżej stajemy się Jezusem. Questo ci fa diventare più vicini a Gesù. Più così come era Gesù. Również i tę tajemnicę możemy przeżyć razem z Jezusem. Anche questo mistero possiamo vivere con Gesù. Poprzez ofiarowanie Jemu wszystkich naszych cierpień duchowych. Offrendo a Lui tutte le nostre sofferenze spirituali. Wszystkich smutków, krzywd, których doświadczamy. Tutte le tristezze, tutte le ferite che stiamo sperimentando. Niesprawiedliwe oskarżenie. L'ingiustizia, poniżenie, essere ferito dagli altri. To wszystko dzisiaj zanosimy Jezusowi i razem z Nim przeżywamy Jego ukoronowanie, cierpień ukoronowanie. Tutto questo vogliamo portare a Gesù e vivere con Lui la coronazione di spine. Padre, amen. Intencje. Modlimy się w intencjach Anny o nawrócenie i pojednanie w rodzinie. Con Elena preghiamo per la Bielorussia e la sua liberazione.
Ania, o pomyślne wyniki badań. Con Anna Maria preghiamo per la sua mamma che si trova in ospedale. Guariscila, donale pace, fede e fiducia. Marzena, o zdrowie dla wszystkich chorych. Con Ilaria, guariscila nonna Lina e Deborah. Hanna, za dusze w czyściu cierpiące. Con Antonietta preghiamo per i fratelli che in questo momento vivono nell'angoscia e nella paura. Magdalena, za wspólnotę w Warszawie, Panie prowadź nas w swojej miłości. Tiziana scrive, ti affido le angosce profonde di chi non ti conosce e non può affidarsi a te, prendi il mio affidamento per loro. Marzena, o życie wieczne dla świętej pamięci Jadwigi, naszej siostry ze wspólnoty w Kolnie. Lucia prega per la guarigione di Giuseppe, Luca, Matteo, guariscili, o mio Signore. Barbara, proszę intencji wszystkich chorych i cierpiących w tym szczególnym czasie. E Ilaria prega per Miriam e Alice. Alicja, o dar potomstwa dla Justynki i Huberta. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, dello Spirito Santo. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Nel quarto mistero vogliamo contemplare la salita al Calvario. Droga Krzyżowa Pana nie jest tylko nabożeństwem. La Via Crucis del Signore non è solo una... tylko nie odbywa się w sferze duchowej. Non è solo nella sfera spirituale. Non è solo la preghiera. Jest rzeczywistością. Ma è una realtà. Jest rzeczywistością, która przebiega przez wszystkie momenty naszego życia. È una realtà presente in tutti i momenti della nostra vita. Przebiega przez nasze serce, przez nasz umysł. È presente nel nostro cuore, nella nostra mente. Przez nasze marzenia, przez nasze pragnienia. Nei nostri sogni, i nostri desideri. Przez naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nel nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Dlatego Pan tak bardzo prosi nas. E per questo Signore ci chiede. Abyśmy przyzwyczaili do krzyża. Perché siamo vicini, perché possiamo abbracciarsi, abbracciare la croce. Cierpliwie szli. Abbracciare la croce e andare con pazienza. Tak jak on cierpliwie szedł swoją drogą. Come lui camminava la sua strada con tanta pazienza. Krzyż nie jest elementem ludzkiego ciała, jest czymś, co pochodzi z zewnątrz. La croce non è un elemento del nostro corpo, è una cosa che viene dal fuori. Co powoduje, że człowiek się pochyla, upada, kaleczy. Viene dall'esterno e anche la croce ci fa soffrire, fa tante ferite, l'uomo sta cadendo. Jezus zaprasza nas w tej tajemnicy, abyśmy ofiarowali Jemu wszystkie te cierpienia i krzyże, które wzięliśmy na swoje barki. E in questo mistero Gesù ci invita di affidargli tutte queste sofferenze, tutti queste difficoltà che abbiamo preso sulle nostre spalle. Może to być cierpienie naszych bliskich, na które patrzymy. Può essere una sofferenza dei nostri vicini, dei nostri familiari che stiamo vivendo con loro. A więc w tej tajemnicy oddajemy swoje krzyże, które niesiemy, prosząc Boga o siłę i wytrwałość na naszej drodze. Allora in questo mistero stiamo affidando a Gesù tutti i nostri croci che stiamo portando e preghiamo, chiediamogli di darci la pazienza e la forza per poter portarli questi croci. Intencje. Jolanta, za duszę świętej pamięci Jadwigi Święcińskiej, aby nasz Pan obdarzył ją życiem wiecznym. Con Lucia preghiamo per tutti quelli che oggi sono volati in cielo. Dorota, o łaskę nawrócenia każdego dnia. Con Ilaria preghiamo per i giovani di Gloriosa Trinità, benedicili, proteggili dal mondo e infiamma i cuori di passione per la Santa Trinità. Marta, Maryjo, prowadź mnie na wszystkie badania oraz... Con Antonietta preghiamo per la Chiesa e per i progetti dell'evangelizzazione di Gloriosa. Gabriela, szczęść Boże. Con Elena preghiamo per Don Jacek e con Ilaria per Don Andrea. Basia, za dusze zmarłych rodziców. Con Angela preghiamo per Vittoria, Ivano, Simona e la sua famiglia. Hanna, za wszystkie osoby zmarłe ze wspólnoty Gloriosa Trinità
o wieczne szczęście w niebie. Concinzia, preghiamo per Giovanna. Basia, za duszę zmarłych rodziców. Concia, preghiamo per la santificazione di santificazione di tutti i sacerdoti e con la grazia e grazie per Don Andrea. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, śmierć Jezusa na krzyżu. Niech
quinto mistero contempliamo la crocifissione e morte di Gesù Cristo. Gesù c'era a Golgotha. Quando Gesù arriva in Golgotha, in quel momento umiera na krzyżu pośród dwóch łotrów. Che ad un certo punto sta morendo sulla croce. Zmienia Ewangelia, niebo się robi czarne, ciemne mimo poranka. Il cielo diventa nero, anche se è stata quasi l'alba. A Pan umiera w sposób najbardziej pogardliwy z możliwych. E Gesù muore in modo molto brutto. Zatrzymuje cały świat. Tutto il mondo si ferma. Zaczyna się cały świat. E d'altra parte tutto il mondo inizia. To jest tajemnica śmierci Pana na krzyżu. E il mistero della morte di Gesù sulla croce. To jest też tajemnica śmierci po to, żeby Jezus przyszedł jeszcze raz. Ma è anche il mistero della morte perché Gesù possa venire di nuovo. W każdej śmierci jest zawsze ból, cierpienie, rozpacz. Quindi in ogni morte c'è sempre la sofferenza, la difficoltà. A każdej śmierci jest też nadzieja, nowe życie. Ma anche in ogni sofferenza c'è la speranza e la vita nuova. Dzisiaj również Jezus zaprasza nas, żebyśmy ofiarowali Jemu w tym momencie wszystkie nasze śmierci. Gesù anche in questo mistero ci invita ad offrirgli tutte le nostre morti. Zarówno śmierci naszych bliskich, które doświadczyliśmy. Le morti dei nostri relativi, della nostra famiglia. Jak również te śmierci, które dokonują się w naszym sercu. I morti dei nostri parenti, ma anche le morti che sono nei nostri cuori. I Jezus pokazał nam, jak umierać. Gesù ci ha fatto vedere come muore. To znaczy, że śmierć nie jest ostatnim punktem, nie jest ostatnim elementem. Śmierć bez zmartwychwstania nie istnieje. E la morte senza la vita nuova, senza resurrezione non esiste. I czuję to dzisiaj w swoim sercu, że wszystkie śmierci nasze, które przeżywamy, domagają się tego dokończenia, czyli tego zmartwychwstania, tego ostatniego punktu, bo inaczej nie będzie to przeżyte na wzór Jezusa. Sento nel mio cuore che questa sera tutte le nostre morti vogliono essere avere questo secondo punto, cioè la risurrezione, perché se no, se dimentichiamo di questo secondo punto, non saremo come Gesù, perché lui ha vissuto questo secondo punto, cioè la risurrezione. Viola, za chorych o zdrowie dla nich, by mogli wypełnić wolę Boga. Con Tiziana preghiamo, donaci la piccolezza del cuore. Małgorzata, Maryjo, proszę o pomyślne badanie Michałka. Con Daniele per Alleanza e con Maria, con Anna Maria preghiamo per nonna Mira. Anna, proszę o łaskę zdrowia dla mamy. Con Daniele preghiamo per Camino di tutti gli atelier. Marzanna, święty Janie Pawle II, Ty otworzyłeś nam drogę nowej ewangelizacji. Stawia się za wszystkimi wspólnotami Gloriosa Trinità. Con Maria per Giacomo e Niccolo e con Cinzia per chi soffre nel corpo e nello spirito, chi è nella prova e nel crollo. Małgorzata, dziękuję Panie za Twoją miłość, za Twój wielki, święty krzyż, który nazywa się miłość. Con Cinzia per la santità sacerdotale e la fraternità sacerdotale, in particolarmente il Gloriosa Trinità. Hanna, Panie, Ty wszystko wiesz, niech będzie wola Twoja, Panie. Concizia, fidiamo a te Maria, il mio e nostro cammino, benedici ogni passo e liberaci dagli ostacoli e trappole di Satana. Violetta, za świętej pamięci Janinę, Hannę, która była we wspólnocie w Radzyminie i za wszystkich, którzy przeżywali jej odejście do domu Pana. Con Maria, ti offro Gesù con tanto amore tutte le mie difficoltà e piccole sofferenze di questo momento, per Don Andrea, Don Jacek e tutti i sacerdoti di Gloria Trinità. Hanna, Panie, rozjaśnij wszystkie ciemności naszego serca. Dobra.
sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mówimy się, że w intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Docieramy do końca naszej modlitwy. Siamo arrivati alla fine della nostra preghiera. Tej szczególnej modlitwy wieczornej, jak codziennie w naszej wspólnocie. E come sapete, ogni sera durante questo mese preghiamo tutti insieme il rosario tramite Facebook. Ed è che każda droga ma jakiś sens. E come ogni strada ha il proprio senso. Prowadzi do konkretnego celu. E guida verso uno scopo concreto. Tak samo każda nasza modlitwa, szczególnie fragmentowa, prowadzi do konkretnego celu i ma konkretny sens. Anche ogni preghiera, soprattutto preghiera di rosario, ha un senso concreto. Mówię szczególnie do tych, którzy modlili się w jakiejś beznadziei, w jakimś bólu, trudnościach. Lo dico soprattutto per quelli che recitavano questo rosario avendo qualche difficoltà, soffrendo, non avendo la speranza. Pan te modlitwy uchwycił. E Dio ha preso, ha notato questa preghiera. I Pan zmieni nasze serce, nasze życie. E il Signore cambierà
il nostro cuore e la nostra vita. Mówiliśmy dzisiaj o księdze Józefa, który dzisiaj został pochowany przy kościele świętej rodziny w Lidzie. Pregavamo anche per Don Giuseppe, che oggi è stato il suo funerale. Ufamy księży Józefie, że czekasz tam na nas. E siamo pieni della speranza che Don Giuseppe che ci aspetti lì in cielo. Przepychasz się powoli między świętymi, żeby nadzorować tam trochę miejsca. E stai camminando verso tutti i santi e stai preparando un piccolo posto per ognuno di noi. Na koniec pozdrawiamy wszystkich naszych braci i siostry z Gloriosy. Alla fine vogliamo salutare tutti i nostri fratelli di Gloriosa. To była szczególnie ważna modlitwa, to jest modlitwa komunii serc. E questa preghiera è molto importante per noi perché è la preghiera della comunione dei cuori. Con Andrea, con l'Alleanza. Con Don Andrea, con tutta l'Alleanza. Con Spoloto, Włoską. Con la comunità italiana, Białorusko, Litewsko, comunità di Bielorussia, di Lituania, i naszymi wspólnotami w Polsce, con le nostre comunità in Polonia, błogosławieństwo, la benedizione, piosenka, il canto, i wieczory ci wracamy ponownie w innym miejscu. E domani ci vediamo da altro posto. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Duch Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.